Dzień dobry, tutaj Przemysław Wagiński. Dzisiaj zapraszam Państwa na rozmowę z gościem, który przybliży nam temat, który mnie fascynował od dawna. Będziemy dzisiaj rozmawiać o pewnej ulotnej, mało znanej może partii politycznej, która jednak myślę, że odcisnęła pewne piętno, jeśli nie w życiu politycznym, to przynajmniej w świadomości pewnej części naukowców, publicystów, którzy interesują się tak zwaną cybernetyką społeczną. Może niektórym z Państwa to coś mówi, jeśli innym ten termin jest obcy, to mam nadzieję, że dzisiejsza rozmowa przybliży powstanie partii X, którą firmował pan Stanisław Tymiński oraz pan Józef Kosecki, oraz zapoznają się Państwo z koncepcją ramową cybernetyki społecznej oraz jak ona może w jakiś sposób dotyczyć realnej polityki. Naszym gościem dzisiaj jest Marcin Hagmajer. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Zaprosiłem tutaj pana Hagmajera z polecenia pani Magdaleny Ziętek-Wielomskiej, która współpracowała z docentem Koseckim, który zmarł niedawno. Ja sam materiały pana Marcina znam, oglądałem je na CEP, ale też prowadzi on razem z panem Banysiem, tak? Kanał, w którym omawia sytuację geopolityczną z punktu widzenia cybernetyki. Zaczynając tą rozmowę, chciałem zapytać pana, jak to się stało, że w ogóle zainteresował się pan cybernetyką, Józefem Koseckim, no i dlaczego akurat uznaje pan, że to jest ta dziedzina, której warto poświęcać czas? No przede wszystkim był to taki swoisty, może nie przypadek, ale taki lekki zbieg okoliczności. Pod koniec lat 90. zostałem zaproszony na spotkanie takich młodych działaczy narodowych do jednego z lokali w Warszawie, gdzie akurat Józef Kosecki miał referat na temat swojej działalności politycznej i naukowej, między innymi działalności w Lidze Narodowo-Demokratycznej, później w Towarzystwie Kultury Moralnej, PZPR-ze i Zjednoczeniu Patriotycznym Grunwald oraz później Partii X Stanisława Tymińskiego. No i jak zaczął referować swój życiorys polityczny, a także mówić, dlaczego i jak takie rzeczy osiągał dosyć skutecznie, no to zacząłem się tym głębiej interesować, no i nawiązałem z nim kontakt, no i po jakimś czasie zacząłem chodzić na jego wykłady z cybernetyki społecznej i później już było to dosyć regularne, po 2002 zwłaszcza roku. Wcześniej spotykałem się z docentem prywatnie w jego mieszkaniu i w Warszawie, gdzie byłem też studentem. A dlaczego się zainteresowałem cybernetyką społeczną i związanymi z nią naukami, takimi jak nauki o cywilizacjach Konecznego? Dlatego, że jak docent Kosecki udowodnił, zdiagnozował, cybernetyka jest tą nauką, tą dziedziną, która jest zwalczana przez wszystkie możliwe siły tego świata, które w tej chwili tym światem jeszcze rządzą, a ponieważ dlaczego? Otóż dlatego, że ona uczy przede wszystkim obrony przed manipulacją, psychomanipulacją i manipulacją w skali globalnej. Uczy samodzielnego myślenia i precyzyjnego diagnozowania zjawisk na świecie oraz w relacjach międzyludzkich. I tym się ona różni, że ona jest nauką, a nie jest, jak to docent mawiał, biurokratyczną imitacją nauki, które Polsce, Polakom zainfekowano, zwłaszcza po okresie stalinowskim i do dnia dzisiejszego. No właśnie, jeśli się zastanawiam nad tym, czym jest cybernetyka, pewnie trudno było jakąś syntetyczną definicję, ale można powiedzieć, że nie chodzi tu o kwestie związane z robotyką czy elektroniką w tym ujęciu, ale samo słowo bierze się od kyberno z greckiego, czyli sterowanie. I jest to generalnie nauka o sterowaniu systemami złożonymi. Ja prywatnie zajmuję się no tutaj publicystyką, ale moim takim tematem zainteresowania jest ochrona środowiska i też ekologia z punktu widzenia systemów złożonych. Myślę, że jest wiele podobieństw, patrząc na właśnie homeostazę, sukcesję, stany metastabilne, które w jakiś sposób odnoszą się zarówno do polityki, jak i do ekologii. Myślę, że ten temat jest bardzo ciekawy,
mam nadzieję, że jeszcze uda się go poruszyć w rozmowie całkowicie poświęconej właśnie cybernetyce, ale dzisiaj chciałem porozmawiać na temat ekspresji politycznej idei Józefa Koseckiego, który był postacią, można powiedzieć, kontrowersyjną. Trudno uniknąć tego określenia. Niektórzy słusznie prawdopodobnie od razu mają pewien rodzaj niepokoju, słysząc, że działał w PZPR-ze, no bo działał faktycznie, co nie zmienia faktu, że był naukowcem, który przyczynił się do rozwinięcia pewnej linii rozumowania, która zaczęła się od Feliksa Konecznego, który z kolei ma bardzo dobrą reputację praktycznie w środowisku no, szeroko rozumianej prawicy. I chciałem na początku zapytać o to, może już przechodząc do samej partii X, czy wie pan, skąd się wzięła nazwa tej partii oraz jak doszło do spotkania dwóch tak oryginalnych postaci i tak pozornie od siebie odległych, jak Stanisław Tymiński i właśnie Józef Kosecki? Tak, zaraz do tego dojdę, natomiast na początku chciałem się odnieść do tego, co tutaj zostało przez pana powiedziane, że jest to postać kontrowersyjna, bo działał w PZPR-ze. Otóż to zależy od tego, tutaj trzeba by szerzej porozmawiać właśnie o cybernetyce, która uczy obrony przed manipulacją i rolą stereotypów w manipulowaniu ludźmi. Otóż w społeczeństwie polskim w tej chwili jest zainfekowany tak zwany stereotyp negatywny komucha tak zwanego. Nie jest to żadne pojęcie naukowe. Stąd wzięło się to takie podejście no, pejoratywne, że ktoś, kto był w PZPR-ze, od razu jest na zasadzie rytualnej nieczystości odrzucany. A ja uważam, po tym jak docent wskazał, udowodnił, że bardzo dobrze, że w tym PZPR-ze był i w organizacjach jemu pokrewnych, bo dzięki temu więcej osiągnął na polu naukowym i politycznym. I dzięki temu powstała właśnie Partia X, już przechodząc stricte do pana pytania. Skąd się wzięła nazwa? Już panu mówię. Partia X była takim marketingowym pociągnięciem ze strony Stanisława Tymińskiego, który chciał w ten sposób no, na tym rynku politycznym po roku 90. uwidocznić w nazwie, przyciągnąć Polaków czymś, co się kojarzyło no, z Odyseją kosmiczną. Natomiast docent Kosecki jako naukowiec potrafił to wszystko wkomponować po prostu w trzy hasła. X, czyli 10 przekazań, 10 wieków Polski i strzał w dziesiątkę. I to było takie marketingowe pociągnięcie. Do spotkania tych panów dokładnie nie wiem, kiedy doszło. Na pewno znali się już w roku 90, natomiast no, kontakty działaczy narodowych ze Stanisławem Tymińskim miały miejsce, z tego co wiem, przynajmniej od lat 80. I dlaczego akurat Stanisław Tymiński pojawił się na scenie politycznej? Dlatego, że przy no, zmianie geopolitycznej, jaka nastąpiła po roku 89 i związanej z tym no, złodziejskiej prywatyzacji i deformie systemu społeczno-ekonomicznego w Polsce, no, potrzebna była siła, powołanie no, tutaj organizacji, która była w stanie się temu przeciwstawić. A ponieważ, tak jak już wspominałem o stereotypach negatywnych, to i pozytywnych, no to wśród Polaków bardzo pozytywny jest stereotyp silny, taki wuja sama. A jeszcze wzmocniony by został tym, że no, silne oddziaływanie mógł mieć Polak, który dorobił się biznesu samodzielnego i to dosyć dużego za oceanem. Czyli taki sukces Polaka za oceanem mógł przyciągnąć wielu wyborców i takim człowiekiem był właśnie Stanisław Tymiński, który miał cechy psycho- i socjocybernetyczne według tutaj analiz docenta i testów, które wskazywały, że mógł być liderem politycznym otoczonym grupą fachowców i dzięki czemu mógł osiągnąć sukces polityczny wbrew układowi, który tutaj zapanował, w zasadzie układowi geopolitycznemu, bo ja myślę strategicznie, a nie taktycznie, jak większość tutaj analityków. Wbrew temu układowi mógł stworzyć siłę i formację, która działałaby na rzecz, a nie przeciwko Polakom, na rzecz Polaków. Tutaj pojawia się takie pytanie, myślę, dosyć naturalne, ponieważ no, docent Kosecki był wiceprezesem tej partii przez większą część czasu funkcjonowania i prawdopodobnie miał bardzo duży wpływ na to, jak ten sam program partii jak się układał.
I chciałem zapytać, jak wyglądała relacja właśnie programowa między docentem Koseckim, który był zwolennikiem tak zwanego nacjokratyzmu, no a ideami pana Tymińskiego, które na tyle, na ile je znam, były dosyć liberalne, można powiedzieć. Tak, był biznesmenem, który dorobił się faktycznie za granicą. Czy panowie byli w stanie znaleźć jakiś konsensus i jaki wpływ miała myśl cybernetyczna na budowanie tego programu? No właśnie tutaj zadając to pytanie, pan po części sobie sam odpowiedział. Stanisław Tymiński, poznając cybernetykę społeczną, doszedł właśnie do wniosku, że to, co tutaj głosił i propagował docent Kosecki, jest po prostu analizą, diagnozą, a nie jego takimi idee fix widzimisię. I przyjął to, co docent tutaj głosił i propagował, więc tutaj nie było między nimi żadnych problemów. Ja przypominam, że w roku 1995 po rezygnacji ze startu w wyborach prezydenckich przekazał panu Koseckiemu szefostwo partii X. I pan docent Kosecki do końca istnienia tej partii był liderem partii, cały czas współpracując i tutaj konsultując się ze Stanisławem Tymińskim. Więc tutaj nie było żadnych zgrzytów i wydaje się, że przynajmniej w latach 90., a ja przypominam, że na pogrzebie docenta Koseckiego pan Tymiński się pojawił, jestem świadkiem, to bardzo dobrze o nim świadczy, przyjechał zza oceanu, więc relacje między nimi były bardzo dobre i nie było tutaj problemów także tych światopoglądowych. I no do tego, mam nadzieję, przejdziemy w późniejszej części programu, bo pokażę Państwu, jak to wyglądało w praktyce, w działaniach. Pierwsze wybory w latach 90. można powiedzieć, że obrodziły bardzo wiele różnych partii. To był sławetny okres, kiedy do Sejmu dostała się Polska Partia Przyjaciół Piwa, był też UPR i wśród różnych partii pojawia się właśnie partia X. Tu warto zauważyć, że już od początku spotyka się z problemami i to niebagatelnymi, ponieważ z uwagi na pewne problemy proceduralne wykreślono z list 90% kandydatów. No a mimo tego udało się uzyskać 0,5%, co może wydawać się ilością małą, ale 3 posłów i tak weszło do Sejmu. No i prowadzili działalność w trakcie trwania kadencji. Do następnych wyborów już niestety partia X się do Sejmu nie dostałem, mimo że wynik miał dużo lepszy, bo 2,5%, ale wprowadzono już próg wyborczy. Czy można pan opowiedzieć, jak to było z tymi problemami proceduralnymi, dlaczego akurat partia X musiała się z nimi mierzyć? W czym zawiniła? Otóż sprawa jest no, bardzo prosta, wbrew propagandzie, która tutaj od czci i wiary odsądza. No, partia X, jak przyznał jeden z biskupów prominentnych, no, musiała zostać tutaj szachowana i zlikwidowana w konsekwencji, no, bo była poza kontrolą układu, czytaj służb specjalnych III RP. Ja przypominam, że partia X jako jedyna miała swoją tak zwaną policję partyjną złożoną z byłych funkcjonariuszy ORMO i milicji obywatelskiej, którzy wyłapywali na demonstracjach różnych prowokatorów i od razu ich odstawiali do patroli policyjnych i do prokuratora doniesienie składali. Więc to była pierwsza kwestia. Ci kandydaci byli po pierwsze przez docenta i tutaj działaczy cybernetycznych poza kontrolą służb specjalnych, więc no, trzeba było, jak to się mówi, zlikwidować 90% listy. Panie Marcinie, bo dziwna sytuacja, bo w tym momencie przerwało na ostatnie dwa zdania. Było takie zagłuszenie, że dokładnie tych dwóch zdań nie było słychać. Czy może pan je powtórzyć? Oczywiście, że mogę, tylko pytanie, czy będzie jeszcze raz można to zrobić. Oczywiście spróbuję. No więc kwestia była taka, że ci kandydaci zostali dobrze tutaj rozpoznani przez docenta Koseckiego, kierownictwo partii X pod kątem socjologicznym, byli poza kontrolą służb RP i przez to no, musiały być te okręgi rozwiązane, a mimo to 3 kandydatów, bo 3 okręgi zostały zarejestrowane, dostał się do Sejmu. Docent Kosecki mi opowiadał, jak z jego kieleckiego okręgu nie zarejestrowano tu list wyborczych. W bardzo prosty sposób.
Wszystkie tu podpisy były bardzo dobrze zrobione. Zawieziono to do Państwowej Komisji Wyborczej, natomiast tamtejsi zrobili taki odmyk, że uznali, że te listy zostały przyjęte po 23. Przed godziną jest pan docent Kosecki miał wystartować, ale trzech posłów się dostało. To był poseł Leka, poseł Chełstowski z Olsztyna, z którego ja pochodzę, oraz poseł Jędryka, który okazał się później wtyką, zdradził i przeszedł do SLD, ale to może później powiem o tym, jak to się stało. Natomiast sam Kosecki nie dostał się, ale został przez Tymińskiego mianowany szefem poselskiego, opiekunem koła poselskiego Partii X i miał dostęp do Sejmu oraz do materiałów sejmowych dla posłów, bardzo ważnych, istotnych. I dzięki temu mógł robić na podstawie tych oficjalnych materiałów rządowych, parlamentarnych, ciekawe analizy i diagnozy dla Polski i Polaków, bardzo istotne. Wykrywał między innymi przestępstwa gospodarcze i polityczne dzięki tym dokumentom. Natomiast w następnych wyborach, ze względu na to, że partia X była poza kontrolą systemu, no to podniesiono próg wyborczy do 5% dla tych mniejszych ugrupowań. I co zrobiono jeszcze? Dwie rzeczy. Zaczęto robić rozłam w partii X i stworzyli niektórzy pod wpływem tak zwanych prowokatorów od pułkownika Lesiaka, to był Maksio i Artur, prowokatorzy UOP-u, tak zwaną frakcję polską, partię X frakcję polską, która nie odegrała większej roli, dlatego że szybko docent Kosecki ich napiętnował i działacze oraz sympatycy partii X się na nich poznali i ta próba się nie udała. Natomiast druga próba była o wiele bardziej tutaj szkodliwa. Chodziło o to, że powołano partię o nazwie Samoobrona Andrzeja Lepera. To taki sam program i do tego samego elektoratu głosiła i się odwoływała. Przez to obie partie dostały podobny wynik, ponad 2,5%, co razem dawało ponad partia 5%, X ale i Samoobrona, rozbicie tych 5%. Dobrze rozumiem? Tak, partia tak, X tak. I Samoobrona odwoły się do tego samego elektoratu, tak? Dokładnie. No, powołano samą obronę, która miała zagospodarować elektorat partii X i przez to rozbiła ten elektorat. No i obie partie się nie dostały do Sejmu. Rolą samorządu w roku 93 było właśnie rozbicie elektoratu partii X. A to bardzo ciekawe, w sensie rozumiem, że tutaj nie chodzi panu o elektorat, który jest tak przeważnie kojarzony z samoobroną, czyli rolniczy, tak? Rozumiemy, że to o inny typ ludzi chodziło niż o rolników bezpośrednio? Oczywiście, bo wbrew temu, co mówi, no, partia Samoobrona w późniejszym czasie wyrosła na elektoracie rolniczym, tym post-PGR-owskim, ale wcześniej się odwoływała do elektoratu wywodzącego się z tej partii PR, która była bardzo silna w latach 80. do tego stopnia, że Stanisław Tymiński, przeczytawszy książkę docenta Koseckiego, którą tutaj Państwu pokazuję, Wpływ totalnej wojny informacyjnej na dzieje PRL, jest dostępna w PDF-ie dla zainteresowanych w tej chwili. No, stwierdził, że PRL została zlikwidowana nie dlatego, że była komunistyczna, bo już od dawna nie była, tylko dlatego, że była zbyt polska i narodowa. I ta frakcja Polska Narodowa, skupiająca się wokół Zjednoczenia Patriotycznego Grunwald, wcześniej Rzeczywistości, której przewoził właśnie docent Józef Kosecki, no tutaj skupiała się wokół właśnie partii X i elektorat właśnie się skupiał stamtąd. No i postanowiono powołać Samoobronę, układ, jak to mówi dzisiaj jeden z prominentnych polityków III RP, postanowił powołać Samoobronę, która rozbiła ten elektorat i do tego została w zasadzie powołana w roku 93. Nasuwa mi się takie pytanie, ponieważ
Mniej więcej w tym samym czasie funkcjonowała partia, jaka nazywała się Polską Partią Przyjaciół Piwa w ogóle. I tam pod koniec Leszek Bubel, który już później został po Rewińskim przewodniczącym tej partii, próbował doprowadzić właśnie do sojuszu z Samoobroną. I czy jak pan widzi ten fenomen w ogóle na scenie? Czy on był w jakiś sposób właśnie też podobny, jeśli chodzi o elektorat i ideę? Czy... No, jeśli chodzi o elektorat, to tak, natomiast no, jedynie partia jest pod kontrolą służb III RP i jako jedyna, przypominam, w roku 99 decyzją Sądu Najwyższego pod fałszywymi pretekstami została zdelegalizowana, a inne nie, one się same rozwiązały. No, ja przypomnę, że jednym z zarzutów, jakie tutaj Naczelny Sąd Administracyjny NSA tutaj stawiał, było to, że wśród kandydatów i tych, którzy podpisują listy poparcia, były osoby zmarłe, co było nieprawdą. Oczywiście jest to wszystko udowodnione, udokumentowane i było tylko po to, żeby zlikwidować siłę polityczną, która była robiła to, do czego docent Kosecki zawsze tutaj wzywał i co robił przez całe swoje życie. Szkoliła kadry oraz miała swoją doktrynę polityczną, której żadne z sił politycznych w 1989 roku, proszę zwrócić uwagę, nie mają. Doktryną polityczną sił III RP są tak naprawdę, jest tylko słuchanie się partii oraz zdobywanie stanowisk. To nie jest doktryna polityczna, a Partia X taką doktrynę wypracowała. No właśnie, no bo tutaj musimy sobie powiedzieć to tak zupełnie jasno, że pan Józef Kosecki na początku swojej działalności założył organizację podziemną, która działała przeciwko PRL-owi, jeśli dobrze pamiętam. W sensie to była organizacja niepodległościowa. Potem trafił do więzienia, tak, na 2 lata, ale chyba nie odbył całego tego wyroku i po wyjściu, jakiś czas po wyjściu zapisał się do PZPR-u, tak? I tam zajmował się szkoleniem ORMO przez no, długi czas, aż do chyba końca lat 70., jeśli dobrze pamiętam. Czy tak było? No ja to może uściśle. Otóż docent wtedy cały właśnie wyrok odbył jako jedyny z oskarżonych, a reszta została wypuszczona, a w tej chwili propaganda w tym IPN-owska zarzuca, że jest odwrotnie, bo na poczet kary uznano też zatrzymanie, więc 1,5 roku spędził w więzieniu. Od aresztowania 7 maja 1960 roku do grudnia 1961 roku. Po tamtym czasie przeniósł się do Warszawy i pracował w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN. Do PZPR-u zapisał się dopiero w roku 74. A dlaczego się zapisał dopiero wtedy? Dlatego, że po dojściu Gierka do władzy minęło 10 lat od zatarcia wyroku, to jest pierwsza sprawa, i Edward Gierek zrobił oto taką woltę administracyjną, że kandydatów na członków partii rozpatrywano nie już na podstawie kartotek MSW i MON, tylko na podstawie tutaj analiz partyjnych. Więc docent Kosecki dzięki temu mógł się zapisać do PZPR-u. Było to możliwe już po roku 1968, ale szczególnie po roku 1971, kiedy Gierek postanowił sobie podporządkować resorty siłowe MSW i MON, które były takim no, tutaj konkurentem do walki o władzę i takim swego rodzaju państwem w państwie, co doprowadziło w gruncie rzeczy do szkodliwych tu działań, sprzyjało właśnie skłócaniu przez obce służby specjalne, zwłaszcza NATO, tych struktur między sobą i w konsekwencji doprowadziło do rozbicia partii, tych resortów i państwa. No ale docent Kosecki do ORMO zapisał się dopiero w roku 85. Pod sam koniec uznał, że to jest formacja, ja przypomnę, że ORMO nie podlegało MSW w tamtym czasie już, tylko partii. Była to
społeczna taka policja partyjna, której celem było kontrolowanie resortów siłowych, MSW i MON. I docent Kosecki jako zastępca kierownika do spraw gospodarczych, jeśli się nie mylę, niedawno to na profilu społecznościowym o tym mówiłem, Praga Północ, w randze odpowiednika takiego majora, chociaż tam nie było stopni wojskowych ani policyjnych w ORMO, bo to była organizacja społeczna, no, naraził się tu funkcjonariuszom, zwłaszcza MSW, bo wykrywał przestępstwa gospodarcze oraz już wtedy wykrywał no, takie kliki, które powstawały na skutek, na styku opozycji i służb PRL, które doprowadziły w konsekwencji do Okrągłego Stołu i likwidacji państwa i partii. I tak to wyglądało, więc Kosecki dopiero w ostatnich latach, jak się okazało, PRL-u był działaczem PZPR, a zwłaszcza ORMO. Przeglądając życiorysy posłów i działaczy partii X, tam zwraca uwagę, że byli to ludzie, którzy no faktycznie byli często w jakiś sposób działaczami PZPR-u, ale no taką dominującą cechą to jest wykształcenie inżynierskie. Można powiedzieć, że to była w pewien sposób faktycznie partia, w której gromadzi się specjaliści, inżynierowie. Jeden z nich był pisarzem science fiction porównywanym do Stanisława Lema, chociaż teraz jest zapomniany. Ja niestety zapomniałem nazwiska. Po rozpadzie partii X jeden z posłów przyszedł do UPR-u, a drugi przyszedł do SLD. Tam wspominał pan o panu Jędryce, tak? I chciałem zapytać, jak wyglądała właśnie działalność partyjna posłów w parlamencie bezpośrednio i na przykład jak wyglądała no, sytuacja lustracji, jak partia X podchodziła do listy Macierewicza na przykład. Już panu mówię, no kwestia posła Czajki jest istotna. On był tym inżynierem o szerokim wykształceniu tutaj politechnicznym i on był najbardziej lojalny z tych. I drugi to był poseł Chełstowski z Olsztyna, który później działał, ale to już marginalnie w Lidze Polskich Rodzin także. Natomiast tym renegatem okazał się poseł Jędryka, który później przeszedł do SLD. Zresztą w roku 93 startował z list SLD, zajął marginalne tam miejsce i nie dostał się do parlamentu, zaprzestał działalności politycznej na zasadzie Murzyn swoje zrobił, Murzyn może odejść. A dlaczego został wyrzucony osobiście przez docenta Koseckiego z partii X? Dlatego, że w głosowaniu nad ochroną życia poczętego zagłosował tak jak właśnie zwolennicy zabijania dzieci nienarodzonych, czyli SLD. I wbrew ustaleniu tutaj kierownictwa partii, no i zdradził. Natomiast ciekawostką jest, bo już przechodząc do kwestii listy Macierewicza i tak dalej, że jak było głosowanie nad obaleniem rządu Olszewskiego, to partia X była przeciwko obaleniu tego rządu, mimo że miała ogromne zastrzeżenia do jego działalności, ale no wśród doradców rządu Olszewskiego był przecież profesor Stefan Kurowski, który też się zajmował tutaj analizami międzynarodowymi, a był współpracownikiem docenta Koseckiego, więc zależało, żeby tutaj partii X, żeby przynajmniej porządni doradcy byli przy tym rządzie. I poseł Czajka na przykład nie zdążył na głosowanie, dlatego że kierowca, który go miał zawieźć, proszę sobie wyobrazić taką historię. To było na Górnym Śląsku, tam u pana. Do Warszawy jechał nie najprostszą drogą, tylko zawiózł go przez Opole i Wrocław. Przez to o kilka godzin przy ówczesnym stanie dróg. No, opóźnił się dojazd i nie zdążył na głosowanie. No i kierowca okazał się wtyką u łopu, tak przy okazji. Takie były numery. Co do listy Macierewicza, no to bardzo ciekawa jest kwestia, ja tutaj otwieram książkę właśnie, o której wspominałem, którą pokazywałem. I tutaj jak do tego partia X podchodziła, bo to jest bardzo istotne. Proszę Państwa, otóż partia X uznała, że cała ta procedura, abstrahując czy była słuszna czy nie,
Miała tylko poziom, obejmowała poziom tylko taktyczno-lekko-operacyjny, natomiast nie obejmowała głębi całego problemu, czyli tej głębi strategicznej, jak to się dzisiaj mówi. I ja tutaj przeczytam jedno zdanie z książki. Ono jest bardzo krótkie, ale jakże znamienne. Po aferze związanej z próbą wykonania uchwały lustracyjnej przez ministra Macierewicza, w dniu 30 czerwca 1992 roku ówczesny wicelider partii X, Józef Kosecki, zwołał w Sejmie konferencję prasową na temat teczki a mafie polityczne. Na konferencji tej stwierdził między innymi, że już w okresie swej działalności konspiracyjnej w Lidze Narodowo-Demokratycznej interesował się sprawami agentury SB, jak również agentów podwójnych, którzy pracowali nie tylko dla SB, ale i dla obcych wywiadów. Uprawiali oni i nadal prawdopodobnie uprawiają działalność mafijną. Te właśnie dane tych podwójnych agentów powinny zostać ujawnione, bo oni stanowią największe zagrożenie dla Polski. A w roku 93 Józef Kosecki uzyskał od dawnego szefa kontrwywiadu Ligi Narodowo-Demokratycznej listę około 300 osób, jeszcze w czasach PRL podejrzewanych przez kontrwywiad Ligi Narodowo-Demokratycznej o to, że są agentami różnych obcych służb i nie tylko wywiadów. Chodziło też o organizacje typu masońskiego. Niektórzy z nich byli podejrzewani również o to, że są byłymi agentami SB. Osoby te w III RP piastowały wysokie stanowiska państwowe. Listę tę Józef Kosecki przekazał liderowi partii Stanisławowi Tymińskiemu, ponieważ nie było wystarczających dowodów ani też bezwzględnej pewności, czy osoby te są agentami obcych wywiadów lub byłymi agentami SB. Rozpoznanie bowiem kontrwywiadu LND miało charakter cybernetyczno-operacyjny i w dodatku obejmowało wszelkie osoby będące agentami obcych wpływów, nie tylko typu wywiadowczego, zdecydowano się nie udostępniać ich opinii publicznej. No ale wracając do tego 30 czerwca i tej konferencji Józefa Koseckiego, to proszę sobie wyobrazić, że żaden z dziennikarzy będący na tej konferencji nie podjął tematu lustracji podwójnych agentów, to znaczy tych, ja przypomnę definicję podwójnego agenta. To jest ten rodzaj agenta, który pozornie działa na rzecz państwa polskiego, czyli w tamtym wypadku SB, a tak naprawdę je zdradza, bo jego głównym tutaj organizatorem jest obcy wywiad, który każe mu współpracować z służbami PRL, aby je oszukiwać. I tego typu agentura była najgroźniejsza, dlatego że no, partia X uznawała, że współpraca ze swoim państwem, niezależnie jakie ono było, nie jest czymś haniebnym. No ale w tej sytuacji tych agentów pewnie byłoby trudno ujawnić, ponieważ no, pewnie ich działalność też nie była wiadoma polskim służbom, prawda? Chyba, że kontrwywiad w jakiś sposób no, był w stanie wyłapać. Pytanie jest takie o definicję, czym były, czy zwłaszcza po roku 1989 polskie służby, czy one były rzeczywiście polskie, czy tylko biurokratyczną imitacją służb specjalnych, a tak naprawdę służyły interesom tutaj układu i kliki, żeby właśnie uprawiały i tak naprawdę były tarczą ochronną dla przestępczych działalności zarówno gospodarczych, jak i politycznych, a przede wszystkim geopolitycznych i tak de facto do dzisiaj jest. Natomiast no, do roku 89, no to na pewno one służyły interesom polskim, zwłaszcza już po roku 68. Przypominam, że Mieczysław Moczar oczyścił dosyć skutecznie te służby z syjonistów. No i one zaczęły działać na rzecz Polski, aczkolwiek po roku 70., zwłaszcza na odcinku przeciwniemieckim, już nie było dobrych fachowców i specjalistów, co umożliwiło infiltrację tych służb przez, zwłaszcza wywiad niemiecki, jeden i drugi, NRD-owski, RFN-owski przede wszystkim. No i dopuściło do władzy, przez co dopuściły one do władzy, raczej nie zapobiegły dojściu do władzy tak zwanych agentów wpływu na wysokich stanowiskach partyjno-państwowych z Mieczysławem Franciszkiem Rakowskim na czele, który po latach przyznał się w Gazecie Wyborczej, no tak nie wprost, ale dał do zrozumienia, że był agentem wpływu RFN. Ostatni sekretarz likwidator PZPR. O agenturze, o wywiadzie też bardzo chętnie możemy porozmawiać, to myślę, że warto by było poświęcić całe nagranie. Przeinteresuje mnie wpływ agentury amerykańskiej, no teraz bardzo
myślę, trudno kogoś obrazić, mówiąc, że z agentem amerykańskim nawet w formie wyzwiska, to raczej dla ludzi jest nawet pewna forma, powiedzmy, pochwały paradoksalnie, tak jak jest mit Kuklińskiego o Tak, sobie. rola stereotypów. Tak, rola stereotypów pozytywnych i negatywnych w manipulowaniu społeczeństwem. Na początku szkolenia zawsze docent wykładał ten przedmiot, żeby ludzi właśnie odwirusowywać, bo stereotypy są rodzajami normoinfowirusów, które służą do tak naprawdę zniewalania społeczeństwa. Stereotyp dobrego wuja sama i tak dalej, prawda? Wracając jeszcze do samej partii X i pana Koseckiego, miałem okazję zapytać kiedyś Janusza Korwin-Mikke o tą postać i o samą partię X, a też i sam docent Kosecki o Januszu Korwinie-Mikke wspominał. I dlaczego ja teraz poruszam ten temat? Ponieważ pan Korwin-Mikke też mówi, że jest cybernetykiem, uznaje, że to jest jego jakby główne pole zainteresowań naukowych. No i panowie wzajemnie mieli o sobie, powiedzmy, zdanie. Miałem, odniosę takie wrażenie, że pozytywne, aczkolwiek nie w kontekście cybernetycznym. Myślę, że ich diagnozy były w wielu punktach wręcz przeciwstawne. Co ciekawe, Janusz Korwin-Mikke nawiązał do tego, że pan Tymiński był oskarżany w prasie w czasie, kiedy kandydował do sławnych wyborów prezydenckich o to, że bije żonę. I mówił, że był u niego w domu i widział, jak to żona bije go kapciem po głowie wtedy, kiedy tam był. Za to pan Kosecki mówił, że Janusza Korwin-Mikke poznał, co ciekawe, właśnie na obradach komisji, która miała zajmować się likwidacją aborcji. W sensie w tym punkcie obaj panowie się zgadzali. Myślę, że może pozycja Janusza Korwin-Mikke nie jest tak radykalna, ale na niwie PZPR-u i ówczesnego ustawodawstwa tam panowie się spotkali właśnie, żeby no, walczyć z tym procederem zabijania dzieci. No i tu też warto zauważyć, że zarówno w tym pierwszym sejmie był i UPR, czyli ta partia Janusza Korwin-Mikke oraz właśnie partia X. I myślę, że to spór intelektualny na takim poziomie, który pewnie chętnie byśmy wymienili za te spory, które teraz się odbywają. I chciałem właśnie zapytać, czy mógłby pan nam przybliżyć w kilku słowach, czym był nacjokratyzm i właśnie jakie było podejście Józefa Koseckiego, czyli partii X, do kapitalizmu i do komunizmu. Wiemy, że partia X podawała się jako trzecia droga, no ale jest to takie określenie dosyć mętne. Na przykład Macron we Francji też podaje się jako trzecia droga i często jest to określenie, które jest pozbawione głębszego sensu. No może na początku odniosę się do tego, co pan mówił. No co do cybernetycznych inklinacji pana Korwin-Mikke, to tutaj można mieć spore wątpliwości. Niedawno dla jednej ze stacji internetowych zwanej, no, podkreślającej swój narodowy charakter, no raczej wypadł blado w tej kwestii. Więc tutaj ja mogę tylko wspomnieć, że rzeczywiście panowie ze sobą współpracowali w Towarzystwie Kultury Moralnej. To było to towarzystwo, co ciekawe, przejęte od masonerii, gdzie docent Kosecki właśnie metodami wojny informacyjnej opracowanej na podstawie socjocybernetyki był w stanie zneutralizować w tym środowisku wpływy masońskie, liberalno-wolnomularskie. No i przez to pan Korwin-Mikke mógł współpracować z docentem Koseckim i rzeczywiście walczyli tam skutecznie. I tutaj się pan Korwin-Mikke lojalnie zachowywał w walce z przerywaniem ciąży, z zabijaniem dzieci poczętych. To trzeba też podkreślić. Natomiast co do zarzutów wobec pana Tymińskiego, to ja tutaj zacytuję z książki jedno też króciutkie zdanie, dosłownie może dwa. Wkrótce potem Krzysztof Kozłowski, który w czasie wyborów prezydenckich był ministrem spraw wewnętrznych, w wywiadzie opublikowanym na łamach Dziennika Polskiego z dnia 1 marca 1991, opowiadając na pytanie, czy stan Tymiński kłamał, twierdząc, że nigdy nie był w Libii, stwierdził, co następuje. Nie, nie kłamał. Mam wszystkie podstawy, by sądzić, wstyd powiedzieć, że nasz system komputerowy się pomylił. 7 razy podał Libię jako miejsce, skąd nastąpił jego przyjazd do kraju. To jest jeden z zarzutów wobec Tymińskiego, tak samo, że bił żonę. W roku 1994, przypomnę, telewizja publiczna przeprosiła oraz Rzeczpospolita z dnia 30 sierpnia 1998 zamieściła
artykuł Telewizja przeprosi Tymińskiego, w którym czytam. Stanisław Tymiński zawarł z Telewizją Polską SA ugodę, w której TVP zobowiązała się w ciągu najbliższego miesiąca wyrazić ubolewanie i przeprosić za program wyemitowany 4 listopada 90 przed drugą turą wyborów prezydenckich, zawierający informacje, jako bił żonę i głodził dzieci. Ugoda ma moc wyroku. Więc to jest odpowiedź na pana pytanie. Natomiast jeśli chodzi o dalsze kwestie, pytał pan o relacje do takich standardowych pojęć jak komunizm, kapitalizm, czy można jakoś tak. się nacjokratyczne tam umiejscowić i czym jest nacjokratyzm? Tak, nacjokratyzm, to tutaj odeślę do książki docenta Koseckiego, która okazała się ostatnią jego książką, Naukowe podstawy nacjokratyzmu, gdzie nacjokratyzm określił jako ideologia władzy narodu nad państwem. Władzy wolne, czyli to jest idea wolnych narodów, które wyzwalają się spod wpływów neokolonializmu. Neokolonializm w tej chwili z ramienia NWO rządzi światem, przynajmniej jego większą częścią, i niszczy narody, nowoczesne narody, które tak naprawdę powstają niezależnie, bo jest to proces naturalny, od wpływów sił tutaj zaściankowych, które siebie oczywiście uważają za siły postępowe, a tak naprawdę są siłami podstępowymi. I taką operację, jaką teraz mamy od półtora roku, tak zwana operacja, no nie chcę tutaj użyć, żeby nie zostać ocenzurowany, wiadomo o co chodzi, pod wpływem wiadomo jakiej tam rzekomo epidemii, prawda, jest właśnie operacją tego typu, żeby nie dopuścić do powstania nowoczesnych państw narodowych, nowoczesnych narodów, które byłyby niezależne właśnie, miałyby własne państwa. Co to znaczy własne państwa? To znaczy, że państwo byłoby organizacją polityczną narodów, a nie biurokracji i koncernów międzynarodowych. I tego typu narody wydobyłyby się spod neokolonializmu, który jest żera jak nowotwór złośliwy. I to sobie trzeba uświadomić. Tym jest nacjokratyzm. Jest to nowoczesna ideologia podkreślająca nacjonalizm połączony z nowoczesną nauką, cybernetyką społeczną, nauką o cywilizacjach, teorią norm społecznych i tak dalej, i tak dalej. Natomiast stosunek do kapitalizmu i komunizmu. Proszę zwrócić uwagę, że komunizm i kapitalizm to też jest stereotyp propagandowy. To nie jest pojęcie. Dlatego, że jeżeli weźmiemy pod uwagę naukę o cywilizacjach, to widzimy wyraźnie, że system komunistyczny, tak zwany system komunistyczny, w zależności od państw i cywilizacji w nich występujących, różnorako się przedstawiał. Zupełnie inny był w Kambodży, inny był w NRD, inny był w Polsce, inny był w Chinach, inny był w Albanii, inny był w Związku Radzieckim. Więc pamiętać należy choćby proces Kuronia i Modzelewskiego z 1965 roku, kiedy sąd uznał, że propagują oni ideologię czwartej międzynarodówki komunistycznej zagrażającej bezpieczeństwu Polski Ludowej. To sobie trzeba uzmysłowić, że tak naprawdę największym antykomunistą był Józef Stalin, który no więcej komunistów od niego chyba nikt nie wybił, tych tak zwanych bolszewików, leninistów i trockistów, też sobie to trzeba uświadomić, więc jest to negatywny stereotyp propagandowy. Natomiast no, docent Kosecki patrzył na to cybernetycznie i cywilizacjologicznie, patrzył na korzyści współpracy z poszczególnymi państwami, uznał, że Chińska Republika Ludowa, już Liga Narodowo-Demokratyczna uznała, że Chińska Republika Ludowa perspektywicznie jest systemem, który może Polsce dać wiele korzyści, ponieważ cechą cywilizacji chińskiej jest nie narzucanie swojego ustroju innym, tylko proponowanie partnerstwa. I na partnerskiej tutaj współpracy budowanie relacji. Takimi relacjami właśnie są w tej chwili relacje Chin z innymi państwami, z Rosją, z Białorusią, z Islandią. Ja nie widzę, żeby tam rządziła jakaś filia komunistycznej partii Chin. Proszę na to zwrócić uwagę, więc to jest zupełnie inne podejście. Co do kapitalizmu, to też jest to stereotyp, dlatego że no, należy pamiętać, że
kapitalizm, ten neoliberalny jest po prostu narzuconą formą neokolonializmu, o którym wspominałem w kontekście nacjokratyzmu. A docent Kosecki, partia X, tutaj doszedłem do biuletynu partii X o przestępczej prywatyzacji, mam go tutaj skserowany, no i tutaj wprost stosunek do tych deform i reform gospodarczych uwypuklono. W biuletynie partii X z czerwca 1994 roku było wezwanie do załóg, by położyć kres przestępczej prywatyzacji oraz o społeczno-ekonomicznych skutkach złodziejskiej przestępczej prywatyzacji i tutaj o kwalifikacji prawnej, prawna możliwość czynnego przeciwstawiania się przestępczej prywatyzacji. Więc partia X dlatego została zdelegalizowana, że sprzeciwiała się narzuconej przez NWO, Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy i obce mocarstwa okupacyjne i zainstalowany przez reżim okupacji informacyjnej, sprzeciwiała się planowi Balcerowicza, który tak naprawdę no, deformował polską gospodarkę i sprowadzał ją do roli właśnie systemu neokolonialnego, peryferyjnego. I partia X zakładała, to był tak naprawdę odpis programu Ligi Narodowo-Demokratycznej, budowę systemu podobnego do chińskiej, do takiego społeczno-ekonomicznego, oczywiście o specyfice i warunkach polskich, uwzględniając tutaj rolę cywilizacji łacińskiej i kultury polskiej, no podobnego do Chińskiej Republiki Ludowej i jej wzrostu. No, miałem nawet w pewnym momencie zasugerować tutaj, że patrząc na pewien profil intelektualny posłów oraz ogólnie to, co mówił pan Kosecki, mam wrażenie, że właśnie to jest pewien rodzaj modelu, do którego tam się odwoływał i Kosecki, i najpóźniej też Józef Kosecki pisał na temat trockizmu, w sensie analizował to jako zjawisko, jakby przeciwstawiając to ruchom, powiedzmy, bardziej narodowym. I tutaj, no też oczywiście to nie ma mieć takiego wydźwięku, że w jakiś sposób się broni Stalina na przykład, który był oczywiście zbrodniarzem, no ale fakt jest taki, że on w pewien sposób odwrócił się od tego umiędzynarodowienia komunizmu w kontekście rosyjskim. No i właśnie, jeśli już tam wspomniałem Naj, chciałem zapytać właśnie o ten moment po drugich nieudanych wyborach. Partia uzyskuje tak naprawdę, jak na tamte warunki, dobry wynik, 2,5%. Chciałem zapytać, takie małe pytanie, jaki był najwyższy wynik w sondażach? Nie wiem, czy się pan orientuje, jaki był taki potencjalny wynik, który maksymalnie partia X mogła osiągnąć, oraz co się działo jakby dalej, dlaczego drogi pana Tymińskiego i pana Koseckiego rozeszły się na tym etapie i co potem panowie robili, czym się zajmowali? No, jeśli chodzi o kwestie sondażowe, partia X miała swoją sondażownię i w pewnym momencie docent Kosecki mówił, że w roku 91, to znaczy mniej więcej w okolicach bodajże maja lub czerwca, wybory się odbyły chyba w listopadzie, jak już mówiono, że ten sejm kontraktowy zostanie rozwiązany przez prezydenta Wałęsę, no według Tymińskiego nie prezydenta, bo partia X i Tymiński twierdzi, że wybory 90 roku zostały sfałszowane i 91, no ale już wracając do tych sondaży, no to pierwsze sondaże dawały jej wynik no wręcz lidera, takiego, którym się stała później Unia Demokratyczna, która minimalnie wygrała przed SLD i chyba miała 62 mandaty, 60 miało SLD. I tak to wyglądało, ale w pewnym momencie trzeba pamiętać o nagonce przez media mainstreamowe, do których no, Kosecki nie miał i partia X dostępu. Pamiętać należy, że partia X, jeśli chodzi o program, to szczególny nacisk kładła i nawet w internecie można było kilka lat temu, a w zasadzie nic nie ginie w internecie. Pewnie jak się poszuka dobrze, to znaleźć będzie można do dzisiaj klipy wyborcze i audycje wyborcze z udziałem nawet samego pana Koseckiego. No to kładła nacisk na likwidację no, klasy panującej, jaką jest biurokracja, która tak naprawdę niszczy i spowalnia wszystko, co jest rozwojowe, prorozwojowe, progresywne, jest siłą regresywną tak naprawdę. I to jest podstawa. Do tego żadna partia się nigdy nie odniosła, a biurokracja rośnie, jest tak naprawdę klasą panującą, co mało sobie kto zdaje sprawę o świadomości społecznej, jak magnateria przedrozbiorowa.
w Polsce. Natomiast już wracając do relacji tych panów, no, docent postawił na szkolenie społeczne, stworzył tą tak zwaną społeczną Narodową Akademię Informacyjną, która jest organizacją bez organizacji. Organizatorem jest tu informacja, natomiast nie ma swoich, prawda, tutaj władz naczelnych, nie jest zarejestrowana nigdzie, a funkcjonuje i się rozwija jako homeostaza rozproszona. Natomiast pan Tymiński no, zajął się swoimi biznesami. Od czasu do czasu przyjeżdża do Polski. W roku 2005, przypominam, próbował swoich sił w wyborach, czego no, odradzał mu pan Kosecki i inne zupełnie siły niezwiązane z byłą partią X nim kierowały. No i wynik odniósł bardzo kiepski, chyba 0,16% to było, z tego co pamiętam. No a później to zajął się, tak jak wspomnę, działalnością biznesową. Ja przypomnę, że był tutaj no, takim pionierem internetu w Polsce. Nikt się tym nie zajmował. No ale tutaj został też oszukany przez szemranych biznesmenów i wyjechał z Polski. No natomiast no, udziela się w mediach społecznościowych z różnym skutkiem. A czy może pan powiedzieć, że Stan Tymiński to była postać, która faktycznie była zupełnie niezależna? Czy on jakby polegał tylko i wyłącznie na swoich doświadczeniach biznesowych, że faktycznie nikt za nim nie stał? No bo o ile można sobie to wyobrazić, to tak naprawdę taka sytuacja wydaje się dosyć podejrzana. Dlaczego na przykład nie mamy zakładać, że on był no na przykład agentem amerykańskim? Wie pan, tutaj trzeba byłoby do tego analizy cybernetycznej. Pamiętać należy, że no, kwestia jest taka, że tutaj jakie siły się przeciwko niemu sprzysiężyły w roku 90. No to były siły związane właśnie no, z opcją proamerykańską. Ja przypomnę, że Unia Demokratyczna i Lech Wałęsa były wspierane przez Waszyngton. Natomiast no, za Stanem Tymińskim, on o sobie lubi, nie lubi tak mówić, no, trzeba mówić pan Stanisław Tymiński i pan docent mówił zawsze pan Stanisław, ja do tego też będę nawiązywał. Ze Stanisławem Tymińskim stali ludzie z Narodowej Frakcji PZPR, którzy go wyłowili w latach 80. I, ale to nie byli ludzie, których celem było tutaj i wbrew stereotypom propagandowym dalsze podporządkowanie Polski Moskwie, która już dawno nie była Polsce, która Moskwie już dawno nie była podporządkowana, tylko żeby realizował interesy narodowe, bo analiza socjocybernetyczna Koseckiego wskazywała, że w drugiej połowie lat 80. system sterowania w naszym kraju się załamie i będzie przebudowa geopolityczna, która spowoduje dojście do władzy opozycji, właśnie sterowanej przez Zachód. I jeżeli Tymiński byłby agentem amerykańskim, to byłby częścią mainstreamu, a tymczasem został on od czci i wiary odsądzony. Więc tu ma pan najlepszą poszlakę wskazującą na to, że jednak była to siła polska, Polska niezależna od układu i dlatego została zmarginalizowana. Niedawno niestety pan docent Kosecki przegrał z chorobą, umarł. Jak pan wspominał, pan Stanisław Tymiński był na jego pogrzebie. I chciałem zapytać, czy to środowisko teraz ma jakiegoś swojego lidera, czy ta nauka się rozwija i czy też ma jakieś aspiracje polityczne? Myślę, że myśl cybernetyczna no, powinna być podstawą myśli wręcz geopolitycznej w takim szerszym rozumieniu na arenie międzynarodowej, ponieważ jest to, myślę, bardzo skuteczna metoda analizy. No i jeśli chodzi o procesy wewnętrzne, to tam to trudno się wypowiadać. Myślę, że akurat tutaj dosyć zgodni by mogli być panowie Kosecki, Korwin-Mikke, że system działa sprawnie, jeśli bardziej opiera się na działaniach spontanicznych, czyli im mniej wymuszamy na systemie, tym on sprawnie działa, tym mniej nakładu energii z zewnątrz. I właśnie chciałem zadać, czy pan się tutaj czuje jako pewien. No wiadomo, że pan i pan Banyś są jednym z głównych twarzy teraz ruchu cybernetycznego. Czy pan się czuje spadkobiercą idei pana Koseckiego? Czy pan personalnie planuje w jakiś sposób aktywniej włączyć się w politykę jako poseł, czy jako ewentualnie doradca? I jakie są aspiracje tego ruchu?
No, przede wszystkim my działamy jako homeostaza rozproszona. Naszym organizatorem jest informacja, nie mamy swojej struktury, nie mamy lidera i w najbliższym czasie nie planujemy, dlatego że jest to najtańsze, najskuteczniejsze. Jeśli chodzi o nasze cele tutaj ideowe, oczywiście dalej rozwijamy, co mamy tutaj w internecie, cały czas ciągle mamy nowe audycje, wpisy, rozwijamy i propagujemy tę ideę. Natomiast nie mamy żadnych planów politycznych, dlatego że właśnie rozumiejąc cybernetykę społeczną, uznajemy, że w tej sytuacji, jaka jest, byłoby to generowanie mocy jałowej, ponieważ podobnie jak Partia X, nie mielibyśmy w najbliższych przynajmniej kilku latach najmniejszych szans na zaistnienie i zostalibyśmy szybko spacyfikowani. Ja przypominam, że Partia X działała, bo do tego też trzeba jeszcze nawiązać, w wyjątkowo niekorzystnych tutaj uwarunkowaniach geopolitycznych. Sterowanie międzynarodowe było tak niekorzystne, że no, gdyby nawet ona doszła do władzy i liderzy by przejęli władzę na takim poziomie jak no, choćby PiS obecnie, to prawdopodobnie Polska mogłaby skończyć jak Jugosławia w roku 99. Nawet NWO nie dopuściłoby tutaj do stworzenia nowoczesnego, tutaj niezależnego, silnego bytu narodowego, niezależnego właśnie od finansjery i całego wszystkich tych macek mafii geopolitycznych. Natomiast my analizujemy sytuację międzynarodową i staramy się nawiązywać do chlubnych tradycji narodowych naszych przodków, to znaczy rozwijać Towarzystwo Oświaty Narodowej. Możemy doradzać oczywiście, natomiast aktywnie nigdzie się nie udzielamy oficjalnie, ponieważ, tak jak wspominałem, znamy sytuację międzynarodową, sterowanie międzynarodowe. I w momencie, kiedy ono będzie korzystne, wtedy będzie można mówić o no, ucieleśnieniu pewnych idei, bo w tej chwili to jest przedwczesne, bezcelowe, to tak jak by mówić o zrywach romantycznych. My nie jesteśmy romantyczni, jeśli chodzi, my jesteśmy praktyczni i pozytywistyczni, jeśli chodzi o podejście do no, norm poznawczych i do sterowania międzynarodowego z tym związanego. Czy ja się uważam za jakiegoś, za jakąś twarz lidera? No to jest pańska opinia. Ja po prostu wiem, co wiem, nie wiem, czego nie wiem. Udzielam się tam, gdzie potrafię, jak potrafię. Wcale jakichś ambicji osobistych nie mam. Po prostu chcemy na tyle, ile jest to możliwe z kolegami z ENA i przekazywać ludziom, pokazywać, jaka jest alternatywa wobec tej propagandy, jaka jest im sączona od ponad 30 lat w głowach. No a teraz jeszcze ostatnie pytanie. Tutaj powiem, że już ulegam pokusie własnej ciekawości, pytając o coś odrobinę poza tematem. Jakie jest zdanie pana czy środowiska na ideę geopolityków, tak jak na przykład pan Bartosiak, analizując jego podejście właśnie z wykorzystaniem tych subtelnych instrumentów cybernetycznych? Nie wiem, czy pan się interesował kiedyś tą postacią. Tak, mogę powiedzieć, że interesuję się tym, no natomiast no nie ma to za wiele wspólnego z cybernetyką, tak, że to tak określę. To są w zasadzie wróżenie z fusów, można to określić. I tyle. Nie są to diagnozy, analizy, które można udowodnić. Ale każdy robi to, co uważa za słuszne. Tutaj na zakończenie tej rozmowy powiem, że jestem faktycznie zaskoczony tym, że 2 razy, nie, na 3 razy próbowaliśmy poruszyć jedno zagadnienie i dokładnie w tym momencie były jakieś zakłócenia, kiedy na ten temat rozmawialiśmy. I teraz eksperyment może zrobimy, może spróbował pan tylko jeszcze powtórzyć, co było konkretnie tym problemem proceduralnym, dlatego partia X nie została zarejestrowana, bo to dokładnie było kilka zdań, kiedy przerywało wcześniej rozmowę. No, kwestia polegała na tym, że przede wszystkim PKW uznała, że listy poparcia kandydatów, czy listy zarejestrowane w okręgach zostały dostarczone do niej po terminie.
A Kostecki pokazywał, opowiadał, że tego typu zdarzenia nie miały miejsca, bo mieli dokładne tutaj sprawozdania, dokumenty, że wszystko zostało dostarczone w terminie. Natomiast PKW zwlekała z ogłoszeniem rejestracji i w pewnym momencie uznała oficjalnie, że tylko 3 okręgi zostały zarejestrowane, a reszta złamała procedury, co było niezgodne z rzeczywistością. I tak to wyglądało w roku 91 w wyborach. Dobrze, mamy to tym razem. Tamten fragment, z którym były te krótkie przerwy, no, myślę, że nie będę go usuwał. Myślę, że to też było dosyć ciekawe i znamienne. Moim Państwa gościem był Marcin Hagmajer, reprezentujący środowisko cybernetyczne. Mam nadzieję, że samą cybernetykę też jeszcze będziemy mieć okazję omówić szerzej. No jest to bardzo szeroka gałąź nauki i można powiedzieć, że jest to produkt w dużej mierze polski, który właśnie, tak jak już było tam wspomniane, sięga od Feliksa Konecznego przez pana Mazura, pana Koseckiego, no i teraz właśnie do działalności Narodowej Akademii Informacji. Dziękuję bardzo za rozmowę. Informacyjnej. Informacyjnej, tak, przepraszam. Dziękuję bardzo za rozmowę, no i mimo wszystko życzę, żeby te idee systemowe w podejściu do polityki przez działalność pana środowiska przebijały się jednak do mentalności i polityków, i geopolityków, żeby nasza no, sytuacja była coraz bardziej sterowana przez nas. Tak. Dziękuję. Dziękuję. Życzmy sobie kruszenia muru. Do widzenia.